Witajcie! Tym razem zabieramy Was w głębie świętokrzyskich lasów, żeby pokazać kolejną, tym razem trochę inną odsłonę turystyki. Zwiedzanie, historia, zabytki, nie tym razem, choć może nie do końca. Zabieramy Was w las i opowiemy trochę o survivalu oraz pokażemy, jak w nim przetrwać. Głęboko w sercu nieodkrytej krainy, gdzie cywilizacja staje się jedynie wspomnieniem, w mrocznej otchłani dzikiej natury, gdzie ludzka egzystencja staje się subtelną nicią w rozległym płótnie dzikiej przyrody, rozpoczyna się brawurowa walka o przetrwanie. No dobra, nie przesadzajmy z tą patetyczną poetycznością. Dziś po prostu piękne okoliczności przyrody, robale i wspaniały instruktor. Tym razem Tomasz Świątkowski w swojej survivalowej odsłonie. Opowie nam trochę o survivalu turystycznym oraz podzieli się szybkimi wskazówkami, jak sobie radzić w dzikiej naturze. Zobaczcie z nami, jak przyjemnie może być w lesie i poznajcie tajemnice turystycznego survivalu. Dziękujemy, że wybraliście się z nami na survival. Zachęcamy do zostawienia krótkiego komentarza bądź emotikonki pod filmem, dzięki czemu będzie on mógł dotrzeć do większej liczby widzów. Dzięki Waszym komentarzom nasz kanał się rozwija, a algorytmy YouTube'a chętniej wyświetlają go innym. Co to w ogóle jest ten survival i czym my się będziemy w lesie zajmować? To jest pytanie, które słyszę bardzo często, jak ktoś do mnie dzwoni, żeby zamówić jakieś zajęcia. Różnych odsłon survivalu jest wiele. Można by mówić na ten temat bardzo długo i bardzo rozwlekle. Ja proponuję to, co nazywa się survivalem turystyczno-rekreacyjnym, czyli przede wszystkim przebywanie na łonie natury i radzenie sobie z pewnymi zadaniami, zajęciami przy użyciu minimalnych środków w sposób, który wymaga zaangażowania wyobraźni i kreatywności. Ci ludzie, którzy dzwonią, żeby zamówić zajęcia, miewają bardzo dziwne wyobrażenia. Od tego, że są zaskoczeni, kiedy mówię, że pójdziemy do lasu, po obawy, że zajęcia survivalowe będą polegały przede wszystkim na włóczeniu się przez bagna i konieczności upolowania sobie własnego jedzenia. Są to oczywiście pewne ekstrema, zarówno jedno, jak i drugie, a ja szukam pewnego złotego środka. To znaczy ten survival w odsłonie rekreacyjno-turystycznej polega przede wszystkim na tym, że bierzemy jakiś podstawowy sprzęt typu nóż, typu menażka, typu jakaś plandeka, z której można zrobić szałas, trochę sznurka i idziemy spędzić dzień w terenie. Wymaga to oczywiście pewnej sprawności fizycznej, pewnej kondycji, a wymaga to też uważności, dokładności, ale przede wszystkim posługiwania się umysłem, ponieważ podstawowym pierwszą najważniejszą boginią w survivalu jest improwizacja i do tego właśnie zachęcam. W ogólnym ujęciu chodzi mi o to, żeby zaprosić uczestników moich zajęć, naszych zajęć, do wyjścia poza taką stworzoną przez współczesną cywilizację strefę komfortu, w której wydaje nam się, że istnieje całe mnóstwo różnych rzeczy, bez których nie jesteśmy w stanie funkcjonować w życiu codziennym. Od czterech ścian domu czy mieszkania,
przez kuchenkę gazową po prąd elektryczny. Na zajęciach ze sztuki przetrwania, na zajęciach survivalowych, na zajęciach w końcu i przyrodniczych w konwencji sztuki przetrwania uświadamiamy sobie, że wcale tak nie jest. Że wokół nas jest bardzo interesujący wielki świat, świat przyrody, pełen żywych istot i w dodatku pełen materiałów, z których możemy skorzystać, żeby zrobić coś, czego potrzebujemy w danym momencie, a chwilowo nie mamy. Ale jeżeli tylko trochę posłużymy się naszym umysłem, to jesteśmy w stanie to wykreować, często w sposób bardzo podobny do tego, jak robili to nasi przodkowie. O, zobaczcie, magia kina. Z pięknego, leśnego, letniego lasu teleportowałem się w czasie i przestrzeni na zaśnieżone łąki z zagajnikami. Pięknie tu jest. Gdzieś mniej więcej od zakończenia II wojny światowej, czyli jakieś 80 lat temu, my, czyli gatunek Homo sapiens, zaczęliśmy budować sobie świat, budować sobie otoczenie, środowisko życia złożone z wygód i gotowych rozwiązań. Szczególnie ta tendencja jest doskonale widoczna w miastach, ale to nie znaczy, że na wsi jej absolutnie nie widać. Mówiąc wprost, odcięliśmy się od tego, skąd się wywodzimy. Ponieważ ludzki mózg ewoluował w środowisku zupełnie naturalnym dziesiątki tysięcy lat temu. Nie było wtedy telewizji, nie było wtedy internetu, nie było wtedy bloków mieszkalnych, oświetlenia ulicznego, korków samochodowych i szumu informacyjnego, co najważniejsze. Ergo, nasze mózgi, ludzkie mózgi, do takiego środowiska najzwyczajniej na świecie nie są przystosowane. Ewolucyjnie nie są do tego stworzone i przygotowane na to wszystko, co atakuje nas na co dzień. Dodatkowym aspektem jest to, że od wielu lat już żyjemy na stałych trasach. Praca, zakupy, dom, praca, zakupy, dom, praca, zakupy, dom. Czasem ktoś, pewnie, że nie wszyscy, że są to wyjątki tak naprawdę, skręci do teatru, na siłownię, chwała mu za to. Nie zmienia to faktu, że znowu, nasze mózgi nie lubią tego, nie chcą tego, chcą się z tego wyrwać, nie lubią stagnacji. W momencie, kiedy ewoluowały, my, ludzie, żyliśmy w ciągłym ruchu, w trasie, zmieniając miejsca pobytu, rozbijając nowe obozowiska, etc., etc. Teraz odebraliśmy to sobie całkowicie. W dodatku, bodźce, które nasze mózgi odbierają, są na co dzień szkodliwe. To są te bodźce, do których nie jesteśmy przystosowani. A bodźców pozytywnych, takich jak interesująca, znacząca odmiana środowiska, w którym jesteśmy, jest coraz mniej i coraz rzadziej. A zatem, nasze mózgi, pomimo tego, że chcą pozytywnej odmiany, nie mają jej. Natomiast na zastępstwo niemalże są przebodźcowane tym wszystkim, co im godzi. Dorzućmy do tego, oprócz czynników, które przed chwilą wymieniłem, stres życia w pośpiechu. Drodzy widzowie, odpowiedzcie sobie sami. Kiedy ostatnio samym sobie albo komukolwiek innemu powiedzieliście, że macie czas? Macie czas na coś tam, cokolwiek. Wyjście do knajpy chociaż. Pobawienie się z dziećmi. Wypad na ryby. Wypad na biwak. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu na nic. Nigdy. Ciągle żyjemy w pośpiechu. Ciągle się tym stresujemy. Stres zabija.
naprawdę zabija. Dodajmy do tego jeszcze, że stresogenem stały się nawet te pozytywne zmiany, na które nasze mózgi bardzo czekają, bo są to nowości, których się boimy. Nasze strefy komfortu coraz bardziej sami zamykamy i nie ma w tym niczego dziwnego, bo tak naprawdę podświadomie szukamy ucieczki od tych wszystkich negatywnie na nas działających czynników, które przed chwilą wymieniałem. Jak bardzo odcięliśmy się od natury w tym tworzeniu wygodnej codzienności, niech posłuży za przykład sytuacja z zajęć, które prowadziłem. Około 20-letnia dziewczyna miała problem z poruszaniem się w terenie, który ja sam uważałem za najwyżej skomplikowany, na pewno nietrudny. Ona nie miała najbliższego pojęcia, czym się różni poruszanie po mokrej trawie od poruszania się po mokrych kamieniach. A jeszcze w dodatku miała duży problem z tym, żeby skoncentrować się na podłożu. W końcu zapytałem ją, dlaczego ma taki problem ze skoncentrowaniem się na podłożu i odpowiedziała mi na to, że cały czas się rozgląda dookoła, bo ona pierwszy raz w życiu jest w lesie. Muszę przyznać, że w tamtym świerkowym lesie po prostu zdębiałem. Oczywiście jest to przykład ekstremalny, ale pokazuje pewien schemat. Tak samo jak 8- czy 9-letni chłopczyk, który mnie pyta, czy on może z kolegami iść po wodę, bo on nigdy w życiu nie widział strumyka. Też byłem troszeczkę zdziwiony. To jest poziom naszego przykłady, ekstremalny, ale jednak istniejące, naszego oddzielenia się od przyrody, czyli naszego tak naprawdę naturalnego zupełnie środowiska. Inny przykład. Tu i teraz. Jest sobota. Nagrywam ten film w sobotę. Nie jestem w głuszy. Naprawdę. Ja jestem na łąkach podmiejskich. Przed chwilą w kadr mi weszła latarnia. Zacząłem się zastanawiać, czy ten kadr powtórzyć, czy nie. Nie, absolutnie. Ale zauważcie, chociaż możecie mieć problem z zauważeniem tego, ale uwierzcie mi, nie mam kłopotu z tym, że muszę przerywać nagrywanie, bo ktoś mi przeszkadza. A do centrum, no może nie samego centrum miasta, ale do miejsca, gdzie koncentruje się życie konkretnej dzielnicy, mam stąd może kilometr? Chyba nie. I nikogo tutaj nie ma. Sam fakt, że spadło trochę śniegu, pięknego moim zdaniem i tworzącego cudowny w tym momencie krajobraz, o, znowu ta latarnia, sprawia, że ludziom się po prostu nie chce wyjść z domu. Może z psem na spacer, ale oprócz tego to już leży poza ich strefą komfortu. Poza naszą tak naprawdę strefą komfortu. Teraz uwaga, będę recytował poezję. Jonasz Kofta swego czasu, chyba już ponad 40 lat temu, napisał wiersz "Pamiętajcie o ogrodach". Przecież stamtąd przyszliście. W żar epoki udzielił wam chłodu tylko drzewa, tylko liście. Cóż, uważam... O, sikorka. Uważam, że w dzisiejszych czasach te słowa są jeszcze bardziej aktualne. Zajęcia survivalowe natomiast dają nam nie tylko wiedzę, hartowanie się, umiejętność radzenia sobie z sytuacjami problemowymi własnoręcznie, bez pomocy wujka Google, ale są również może namiastką powrotu natury. Może tylko namiastką, a może aż namiastką. Tak czy siak uważam, że ta namiastka jest bardzo cenna i potrzebna, przydatna absolutnie każdemu przedstawicielowi gatunku Homo sapiens. O, chyba dziki rozbuchtowały trochę, a przynajmniej na to wygląda, że tutaj grzebały. Świetna dla mnie okazja, żeby zwiedzić te łąki troszkę bardziej. Trzyma mróz, jak mówiłem, pozamarzało, jest coraz ciekawiej. Można podjąć się dość bezpiecznie spenetrowania miejsc,
które normalnie by się nie wchodziło. Nie ma czegoś takiego jak zła pogoda. Są tylko złe ubrania i brak odwagi. Uprawianie survivalu w tej turystyczno-rekreacyjnej formie stawia nas przed pewnymi wyzwaniami, a skoro stawia nas przed wyzwaniami, wymaga czegoś od nas, to równocześnie oznacza, że w czymś nas trenuje. Najmniej, żeby było zabawniej, w takiej postaci, powiedziałbym, zajęciowej, jest to trening fizyczny, ale jak najbardziej jest. Po pierwsze, mamy sporo powtarzalnych czynności, takich jak chodzenie z jakimś tam obciążeniem, bo mamy coś w plecaku, co trzeba przynieść na miejsce, bo trzeba skądś przynieść jakieś drewno, bo patyk trzeba zastrugać. Zatem powtarzalne czynności, czyli trening kondycyjny, trening wydolnościowy. Po drugie, znajdą się elementy treningu siłowego, bo czasem coś, co trzeba przynieść, jest naprawdę duże i ciężkie, bo drewno trzeba porąbać, w sumie jak fajnie będzie tamten głaz wziąć i przytoczyć do obozu, przyda nam się, żeby na nim usiąść. Mamy trening siłowy. Oprócz tego wymagania, na które ja znacznie bardziej kładę nacisk, to są te dotyczące sfery mentalnej. Nie masz czasu na oglądanie? Już teraz możesz posłuchać naszych podcastów w drodze na wycieczkę. Wystarczy, że wpiszesz Razem w Polskę w Spotify lub podcastach Google. Jedyny występujący w Polsce skarabeusz. Jak go brałem do ręki, to się trochę przestraszył. Dlatego się zwinął w kuleczkę i udawał martwego. Ale już stwierdził, że chyba jednak nic mu nie grozi. I lezie dalej. Ojej, chodź tutaj. Chodź tu. Jak widać, nic mu się nie stało. Chitynowy pancerzyk jest skuteczny. Tutaj, dokładnie w tym miejscu, miałem sytuację, w której dosłownie po 10 minutach przebywania jakaś dziewczynka przybiegła dosłownie z płaczem i to dosyć histerycznym, bo przestraszyła się, cytuję, bo tutaj są robale. Jedyne, co trzeba było zrobić, żeby przestała się bać, to znaleźć jakiegoś owada i pokazać jej, jakie jest piękne. Inaczej mówiąc, oswoić dzieciaka z przyrodą. Również w tych mikroodsłonach. To niesamowite. No dobra, to co to w końcu jest ten survival? Bo przecież w definicjach, takich standardowych definicjach, to jest uczenie się, nauka, jak przetrwać, jak przeżyć w sytuacji opresyjnej, kiedy jesteśmy odcięci od cywilizacji, prawda? A samoratownictwo, walka o przetrwanie. Jezu, jak ja nie lubię tego określenia, walka o przetrwanie. Staranie się o to, żeby przetrwać w takiej opresyjnej sytuacji,
to jest dostosowywanie się, a nie walka w sensie walki. Chyba, że ktoś chce walczyć z głodnym niedźwiedziem za pomocą noża i improwizowanej włóczni, no to życzę powodzenia w przetrwaniu w takiej sytuacji. Dobra, nieważne. Nie lubię określenia walka o przetrwanie, okej? Na tym zostaniemy. Samoratownictwo. Katastrofa lotnicza. Katastrofa morska. Utrata środka lokomocji w środku jakiejś pustyni. Zagubienie się w głębokiej puszczy, zagubienie się w górach w nocy. To są sytuacje, na które uprawiając survival się przygotowujemy. Podstawą przetrwania jest wiedza i hart ducha. Więc co to jest ten survival? Forma turystyki przyrodniczej, nauka sposobów przetrwania, czy powrót do natury? Na to pytanie odpowiem pytaniem. Dlaczego, czy muszę wybierać? Dlaczego nie wszystko w jednym? Wybieram się na zupełnie spokojny biwak z rodziną i przyjaciółmi, przy okazji uczę się rozpalać ognisko. Świetnie, jak się zgubię w górach, przyjdzie, zastanie mnie zmierzch, to będę umiał rozpalić ognisko. Przyda mi się ta umiejętność. Powiedzmy, że wybieram się do lasu tylko i wyłącznie po to, żeby się z nim zespalać, żeby się nim upajać, żeby wracać do natury. No i okej, jeżeli zgubię się w jakiejś głuchej puszczy i nie będę znał drogi do domu, to będę tym sposobem w środowisku naturalnym, które nie wywołał mnie paniki. Jak wiadomo, panika zabija. Trzecia możliwość. Pojadę na jakiś straszliwy obóz przetrwania hardkorowy, organizowany przez byłych komandosów, będę się hartował i odżywiał korzonkami. No i okej, to też mi się może przydać. Bo dzięki temu łatwo, sprawnie, ciekawie, bez psychicznego obciążenia zorganizuję łatwy, miły, spokojny biwak z rodziną i przyjaciółmi. Trzy różne idee. Powrotu do natury, samoratownictwa i turystyki przyrodniczej po prostu zazębiają się ze sobą. Nakładają jedna na drugą i wcale nie muszę pomiędzy nimi wybierać. To, co muszę wybrać, jak i również wy, jeśli chcecie się wybrać do lasu, to jest poziom trudności. Jest różnica pomiędzy wybraniem się na włóczęgę przez cały łuk Karpat bez nocowania w żadnym hotelu, w żadnym pensjonacie ani niczym takim, a wyjazdem z, nie wiem, hamakiem i kuchenką gazową z kumplami nad jezioro, żeby połowić ryby i po prostu posiedzieć przy ognisku, a budowaniem z pni leśnej chatki myśliwskiej gdzieś w środku lasu. Wybieramy poziom trudności. Wybieramy to, na co w danej sytuacji, danego dnia, o danej godzinie czy w danym kwadransie zwracamy największą uwagę. Trzy odmienne od siebie koncepty i założenia zazębiają się, nakładają i wzajemnie uzupełniają. W sferze mentalnej uprawianie survivalu wymaga od nas kreatywności, wyobraźni, improwizowania, robienia czegoś z niczego. To już podkreślałem i będę podkreślał wielokrotnie. Natomiast wszystkie te cechy naszego umysłu raczej niczego skutecznego nie zrobią, jeżeli nie będziemy posiadali wiedzy. A wiedza, która stanowi, można powiedzieć, drugie piętro piramidy przetrwania, a potrzebna w survivalu, jest z jednej strony wybiórcza, ale z drugiej strony bardzo multidyscyplinarna. Bo przede wszystkim
olbrzymia wiedza przyrodnicza. Od rozpoznawania drzew, przez rozpoznawanie i znajomość oczywiście cech konkretnych gatunków zwierząt, czy nawet owadów, z którymi się stykamy, aż po klimatologię, geografię, tutaj orientacja w terenie jest, było nie było, dosyć istotnym elementem, a jak tylko troszeczkę poszukać, to znajdzie się nawet fizyka i chemia, ponieważ tak naprawdę czynność rozpalenia ogniska może zostać bardzo szczegółowo opisana właśnie w kontekście tych dwóch nauk, to znaczy fizyki i chemii. A przydać się może na zajęciach survivalowych nawet wiedza z zakresu historii i etnografii. Pozostają do wymienienia te wymagania psychiczne. Przede wszystkim nastawienie na radzenie sobie, niepoddawanie się, odwaga do improwizacji, pewność siebie. Chodzi o to, żeby wszystkie standardowe, nie wiem jak, nie umiem, to niemożliwe, nie mam pomysłu jak to zrobić, po prostu zostawić za sobą i do lasu przyjść z otwartym umysłem. Trzymać, ale śliczna jest. Jaszczurka zwinka. Właściwie najpopularniejsza jaszczurka w Polsce. Strasznie się zwierzę stresuje, więc nie chcę jej tak długo trzymać. Na tym kończymy pierwszy odcinek nowego cyklu kanału Razem w Polskę, poświęconego turystyce przyrodniczej survivalowi. Czuj duch, będą następne części. Najlepiej subskrybujcie kanał. W części drugiej, w następnym materiale, zamierzamy opowiedzieć Wam jak najwięcej o tym, jak dobrze przygotować się do wypadu terenowego, do zajęć survivalowych. A w trzeciej damy Wam trochę porad na temat tego, co, jak ciekawego i wesołego, fajnego można robić w terenie. Ja wracam do domu na gorącą herbatę. Uwierzcie, przyda mi się. Wy pewnie wrócicie do swoich codziennych zajęć. Ale kto wie? Kto wie, może wrócicie też do pomysłu zrealizowania zimowego spaceru albo jakiegoś dłuższego wypadu. Do zobaczenia w terenie. Dasz bur. Współczesna cywilizacja ma to... Nóż to absolutnie podstawowe narzędzie, jeżeli jesteśmy w terenie. Ale jest kilka zasad operowania nim. Po pierwsze, zawsze tnij od siebie... Od nowa. Gotowa? Ale ja nie powiedziałem, że jestem gotowy do nagrywania.